Witam Państwa po przerwie i chciałabym przedstawić Pana Klaudiusza Stanieka z zespołu Sico Systems i przedstawi on nam wykład o temacie skuteczna technika wymuszania polityki peeringowej w sieci. Proszę bardzo. Tak, bardzo. Czy już możemy zamknąć drzwi, czy jeszcze? To zaczynamy. Więc witam serdecznie wszystkich przybyłych na tę prezentację. To bardzo duży zaszczyt być tutaj w tym gronie, zostać zaproszonym, także bardzo się cieszę. Na początek chciałem powiedzieć kilka słów o tym, co ja robię w Cisco. Nazywam się Klaudiusz Staniek, pracuję w takim zespole Worldwide Service Provider Practice Team, który generalnie obejmuje swoim zakresem działania terytorium w zasadzie Afryki po Bliski Wschód, ale nie tylko. Robimy też projekt aktualnie w Meksyku jeden. W zeszłym roku miałem okazję być też w Australii, pracowałem dla Telstry. Także no jest takie miejsce w Cisco, gdzie oprócz takich umiejętności PowerPointowych można też nabrać trochę doświadczenia, którego nie da się wyczytać i tutaj bardzo się cieszę, że się w takim miejscu znalazłem. Dlaczego ten team nazywa się SP? No bo głównie oczywiście pracujemy dla serwis providerów, ale nie tylko. Właśnie ostatni projekt, nad którym pracuję, jest Metro Ethernet dla Metra w południowej Afryce. I na czym nasza praca polega? Głównie projektujemy sieci i je wdrażamy. Oczywiście to wdrażanie w zależności od egzotyki danego kraju jest albo naszymi rękami, albo za pomocą partnerów. Najczęściej model jest taki pośredni, gdzie budujemy powiedzmy pierwszy węzeł, dokumentujemy go i dalej partner robi tak zwany rollout. I w tym momencie, jeżeli tą sieć już oddajemy do produkcji, to nasza rola się kończy jako zespołu i przekazujemy to. No bądź do Technical Assistance Center, bądź jeżeli klient ma wykupiony jakiś zaawansowany kontrakt serwisowy na wsparcie tej sieci, no to przekazujemy do tego teamu, ale generalnie wychodzimy z projektu i dalej już się tym nie zajmujemy. Natomiast bardzo często zdarza się taka sytuacja, że po roku, po półtorej roku dzwoni ten zespół, który tam bezpośrednio wspiera klienta, bądź sam klient i mówi: przyjedźcie, projektowaliście tą sieć, coś się dzieje, nie wiemy, jak sobie z tym poradzić, no najlepiej by było, gdyby ktoś zajrzał, kto tą sieć zbudował. No i oczywiście bardzo chętnie przyjeżdżamy zobaczyć, jak tam nasze dzieci się mają. I generalnie w tym momencie mamy do czynienia z dwoma rodzajami podejścia u klientów. Czasami przyjeżdżamy i to jest po prostu coś pięknego. Dokumentacja jest, procesy zarządzania zmianami, konfiguracją, wszystko jest na miejscu, wszystko wiadomo. No i oczywiście troubleshooting takiej sieci to jest czysta przyjemność. Ale często jest tak, że w zasadzie mamy do czynienia z całkowitą skrajnością. Jest totalny bałagan. My staramy się projektować te sieci i nie jest to chyba jakieś zbyt odkrywcze w myśl zasady KISS, keep it simple, stupid, albo keep it simple, sista. Natomiast klienci często o tym zapominają i w momencie, kiedy tą sieć dostają jak gdyby w użytkowanie, oczywiście wiadomo, jest to proces polegający na ciągłych zmianach w takiej sieci, natomiast no zapominają o tym, żeby wprowadzając zmiany, wprowadzając nowe usługi, dołączając nowych klientów, żeby jednak to dokumentować i starać się utrzymywać tą prostotę, która wynikała z początkowego zamysłu projektantów. No i takim przykładem, ponieważ no przeglądałem różne nasze tutaj wewnętrzne zasoby i znalazłem taką ciekawą technikę, która wydaje mi się, że może nie jest powszechnie znana, na pewno jest zaimplementowana na naszych urządzeniach od dawna. Natomiast no mam wrażenie, że
że nie jest po prostu powszechnie znana. I dlatego chciałem ją zaprezentować. To jest technika, która pomaga nam wymuszać pewną politykę peeringową w sposób taki dosyć fajny. Na początek chciałem omówić troszeczkę taką przykładową topologię. Czy na sali jest ktoś z Państwa, kto ma podobną topologię? W sensie partnerów peeringowych, klientów, sam jest ISP. Oczywiście, to mówimy o samej idei, tak? Mamy partnerów peeringowych, mamy klientów. No i tak, co najczęściej, najczęstszym takim celem naszej polityki peeringowej przy tego typu topologii jest, żebyśmy naszym klientom umożliwili transmisję do naszych partnerów peeringowych, ale niechętnie chcielibyśmy, żeby nasi partnerzy peeringowi używali naszej sieci jako tranzytu. Tak? Czy to ma sens, czy ja się zupełnie mijam z rzeczywistością? Ma to sens, tak? No i oczywiście polityka wygląda na niezbyt skomplikowaną. Chcemy zapewnić komunikację między naszymi klientami i naszymi partnerami peeringowymi, natomiast nie chcemy dopuścić do sytuacji, kiedy nasi partnerzy peeringowi wymieniają ruch poprzez naszą sieć. Ok, no i w jaki sposób możemy to zapewnić? No pierwsza taka myśl, jaka się nasuwa, no to po prostu filtrujemy prefiksy tego peera 2, rozgłaszając prefiksy do peera 1, tak? No najprostsza rzecz, proste do zaimplementowania, proste do skonfigurowania. Ale co może się stać? Nasz partner peeringowy numer 1 może sobie ustawić default i kierować cały swój ruch do naszego routera PE1. Tak? No wtedy nasz router PE1, ponieważ ma pełną tablicę BGP u siebie, prześle to dalej. Oczywiście no powrót nie nastąpi tą samą drogą, ale no w jakiś sposób ten nasz partner peeringowy numer 1 nadużyje tej naszej umowy w sposób, na który no, przy tego typu prostej konfiguracji nie mamy zbytnio wpływu. Więc co możemy zrobić? Czy jakieś są pomysły? No, pierwsza rzecz, możemy po prostu na routerze PE1 utrzymywać tylko częściową tablicę BGP i w tej tablicy będzie prefiksów peera drugiego. No i wtedy nawet jeżeli pakiet tam przyjdzie, nie wiadomo gdzie go wyrutować, pakiet zostaje zdropowany. Ale co w sytuacji, kiedy mamy trzeciego partnera peeringowego dołączonego do tego samego routera PE? No to już nie działa. No bo musimy prefiksy partnera peer 3 mieć na routerze PE1, więc jeżeli jakieś pakiety od peera pierwszego tam trafią, no to zostaną przerutowane. Więc to nie działa. Drugi pomysł. Możemy skonfigurować listy dostępu. No i to w zasadzie załatwia nam sprawę, z tym, że pytanie, gdzie jest zasada KIS? To jest zupełnie prosty przykład, natomiast sami Państwo wiecie, jak skomplikowane potrafią być sieci. To jest fajnie, jeżeli się te access listy zaimplementuje w dniu numer 1, natomiast za rok, za pół roku nikt już nie pamięta, albo ten, który pamiętał, już nie pracuje i powstaje bałagan, o którym mówiłem na początku. To jest ta sytuacja, kiedy przyjeżdżamy i jest po prostu setki wpisów do access list, prefix listy, różne inne cuda i tak naprawdę nikt nad tym nie panuje. Więc żeby radzić sobie z takimi sytuacjami, no to mamy taki pomysł. W momencie, kiedy otrzymujemy prefiksy od partnera peeringowego, to spróbujmy je oznaczyć community. No, dla uproszczenia, ja będę miał tam przykład, pokażę też taką działającą wirtualną konfigurację. Oznaczamy sobie na przykład dla uproszczenia
wszystkie prefiksy od naszych wszystkich partnerów peeringowych jako community X. Tak? Dla uproszczenia. I teraz chcielibyśmy, to jest jak gdyby w momencie, kiedy te prefiksy do nas przychodzą. Natomiast na wszystkich pozostałych routerach PE w naszej sieci musimy jakoś to community z czymś powiązać. No więc chcielibyśmy, żeby w tablicy forwardingu jakoś to community miało odzwierciedlenie na wszystkich pozostałych routerach. I tagujemy sobie w tablicy FIP nasze prefiksy tagiem X-prim, który odpowiada temu community. Ja opowiem, jak to się robi technicznie, natomiast chodzi o samą ideę. I teraz tak, z każdego innego miejsca w naszej sieci, jeżeli pakiety przychodzą do naszego routera brzegowego PE, to nasza tablica FIP zawiera prefiks docelowy z odpowiednim tagiem. I możemy z tego możemy to wykorzystać, tagując te pakiety na wejściu, markując te pakiety tym tagiem, a potem standardowymi mechanizmami QoS możemy takie pakiety na przykład zmniejszyć im pasmo, bądź całkowicie je obciąć. I taka jest generalnie idea. To nie jest nic nowego. Jakby poszperać, to taka funkcjonalność jest dostępna już chyba od software'u naszego w wersji 11. Natomiast na pewno w produkcji znajdują się takie urządzenia na software'ze 12S jak GSR-y z tymi kartami. Oczywiście nasz CRS. Inne routery też. Ja mam na przykład zbudowany tutaj wirtualny lab na bazie Dynamipsa z imidżem, który działa na routerach 7200. Także to nie jest nic nowego. Jak te poszczególne etapy tego pomysłu realizujemy za pomocą konfiguracji? Jeżeli chodzi o tagowanie prefiksów, które są importowane do tablicy forwardingu, no to wykorzystujemy taką opcję table map. Ona jest pod konfiguracją BGP, ja to zaraz pokażę. Jeżeli chodzi o tagowanie tych pakietów, które przychodzą na naszym brzegowym interfejsie, w zależności od tego, do jakiego adresu destination mają zostać przesłane, to wykorzystujemy taką opcję BGP Policy, która jest pod interfejsem. I jeżeli chodzi o obcinanie pasma, dropowanie tych pakietów, no to po prostu MQC i Service Policy. Generalnie ta idea pozwala nam dystrybuować jak gdyby naszą politykę QoS na nasze routery brzegowe i połączyć to z mechanizmami MQC. Konfiguracja. Krok pierwszy to jest tutaj ta część konfiguracji. Komenda table map set prefix type. Set prefix type to jest akurat nazwa rootmapy. No co ona robi? Wszystkie prefiksy, które są oznaczone community 1, markuje QoS group 66. To jest takie wewnętrzne pole, pewno Państwu jest znane, jest wykorzystywane przez nas w wielu zastosowaniach. To nie jest nic, jeżeli chodzi o sam pakiet, to pole nie znajduje się w pakiecie, natomiast znajduje się w naszych wewnętrznych bazach wewnątrz routera, wewnętrznych strukturach. Także wszystkie prefiksy automatycznie podczas importu do tablicy FIP, które maczują się do community list 1, tak, która nam maczuje takie community 1.66 dla przykładu, markujemy sobie QoS group 66. I to się dzieje, ta konfiguracja jest wspólna dla wszystkich routerów PE. Taka sama, identyczna. Ponieważ w tym miejscu, gdzie importujemy te prefiksy, gdzie mamy styk peeringowy, no to sobie markujemy po prostu te prefiksy tym community. I teraz na wszystkich routerach PE, gdzie importujemy te prefiksy, one w tablicy FIP, ja to pokażę, są zamarkowane takim parametrem QoS group 66. Punkt drugi, BGP Policy Destination IP QoS Map. To są wszystko słowa kluczowe. I co to powoduje? Powoduje to tyle, że jeżeli pakiet pojawia się na interfejsie, to router patrzy do tej tablicy FIP, patrzy, że jest
tam QoS Group 66 i po prostu ten pakiet markuje. I to wszystko. Ale na bazie adresu docelowego. To jest ważne, dlatego tam jest to słowo destination. Czyli patrzy, gdzie ma być wysłane i na ten prefiks do tablicy FIP patrzy. No i oczywiście ostatnia linijka, no to jest prosta sprawa. Serwis policy. Wszystkie pakiety, które należą do QoS Group 66, no to mamy akcję tam akurat drop. Oczywiście w domyśle jest jeszcze default, który nam pakiety przepuszcza. Czy ta konfiguracja jest jasna? Czy ktoś taką konfigurację kiedyś stosował? Super. Ok, to w takim razie prosty przykład. Ja mam tutaj, o czym wspominałem, labik taki mały. O. A jeszcze może wrócę do tej prezentacji. O. Prosta sieć, nie ma tam żadnych dodatkowych konfiguracji. Te wszystkie chmurki, które tutaj widzicie, to są adresy loopbacków. Czyli tak naprawdę PIR 1 ogłasza nam prefiks 11/8, ale jest tam adres loopback, na który, żebyśmy mogli na niego zapingować 101 z końcówką, no i tak dalej. Pozostałe AS-y rozgłaszają nam odpowiednio inne prefiksy. Także to jest topologia i tak jak powiedziałem, chcieliśmy osiągnąć taką sytuację, że PIR pierwszy z PIR-em drugim nie może się komunikować, natomiast może się komunikować z klientami. I klienci oczywiście między sobą. Ok. No i teraz tak. Jeżeli chodzi o klienta, to sobie zapingujemy adres. O. Chyba muszę to okienko podnieść. O. Trochę dziwnie się pisze w ten sposób. OK, 101. No to jest Dynamips, także. Natomiast zobaczmy sobie, tutaj jest interfejs wejściowy. O, tutaj widzimy, że 5 pakietów przeszło. Oczywiście możecie mi nie wierzyć, więc. Dziesięć trafia do klasy default. Powiedziałem, że domyślnie jest jeszcze taka klasa, która łapie po prostu wszystkie pozostałe pakiety. No i przechodzi nam, tak? Możemy z PIR-a pierwszego zapingować do, te adresy 101 i 102 to są naszych klientów, zaczynające się od 101 i 102. Możemy zapingować. Natomiast jakbyśmy chcieli zapingować PIR-a z adresem na przykład 12, no to już tak nie jest dobrze. Jak spojrzymy sobie na policy map, no to pakiety nam trafiają tutaj. No, 4, 5. Czyli te pakiety po prostu dropujemy. I je dropujemy zaraz na brzegu. Jak to wygląda jeszcze w tablicy CF? To jest rzecz, która się tutaj pojawia właśnie poprzez to markowanie podczas importu z tablicy BGP do tablicy forwardingu. Pojawia nam się tutaj pole QoS Group 66. Tak, czyli jak pakiet przychodzi, patrzymy jaki jest adres destination, w tablicy CEF znajdujemy ten wpis QoS Group i router markuje ten pakiet. A potem MQC na bazie tego zamarkowania może podjąć jakąś akcję. Czy jeszcze ktoś chce coś na coś zerknąć? Nie. OK. To wracamy do prezentacji. To jest w zasadzie podsumowanie, tak? Co osiągnęliśmy? Możemy w sposób elastyczny budować taką politykę. Nie musimy stosować jakichś skomplikowanych list dostępów. Możemy tak wymusić politykę, że zabezpiecza nas przed nadużyciami ze strony naszych partnerów
peeringowych. Co jest bardzo ważne, mamy wspólną konfigurację dla wszystkich routerów brzegowych. Tak, bo oczywiście możemy sobie ten przykład troszeczkę bardziej skomplikować, ale możemy zdefiniować sobie listę community, które odpowiednio markujemy. Wiadomo, być może z jednymi partnerami peeringowymi zgadzamy się na tranzyt, z jednymi nie, więc możemy to też w jakiś tam sposób rozdzielić. Natomiast różnica polega tylko i wyłącznie na zaprojektowaniu odpowiednio community i zamapowaniu tego na QoS group. Natomiast konfiguracja na wszystkich routerach może być wspólna, identyczna. Więc zdecydowanie ze strony utrzymania sieci, no jest to rozwiązanie, uważam, dużo, dużo lepsze niż budowanie access list, o których za parę miesięcy zapominamy, po co były. Także jest to dosyć elastyczne rozwiązanie. I w zasadzie, o, to mi przeskoczyło, w zasadzie to wszystko, co chciałem powiedzieć dzisiaj. Także czy są jakieś pytania? Jedno tylko. Czy QPWP będzie wspierało Extended Community, albo czy wspiera może soft taki? Wspiera. Wspiera. To wszystko się zmienia, no bo te rzeczy się pojawiają w software'ze, ale wspiera już w tej chwili. Oczywiście pytanie, a na jakiej platformie i z jakim software'em? No tak. Ja myślę, że soft service provider jest bardzo tutaj bezpieczny. Nie? Jeżeli chodzi o enterprise, nie byłbym taki do końca pewny. Działa? Dobra. Może powtórzę pytanie, pytałem się, czy QPBB, bo tak się technologia się nazywa, to nie było może tak jasno powiedziane, czy wspiera wersję meczowanie po Extended Community, ponieważ kiedyś to było, że tylko było zwykłe, jak w powstał MPLS, tam był trochę problem na początku i w tej chwili podobno wspiera już. Nie, no wspiera. Aha. Od jakiej wersji? Właśnie 12.4 o te powiedzmy. Nie jestem w stanie, musiałbym to sprawdzić. Dobra, jeżeli jest to informacja potrzebna, to jestem w stanie to sprawdzić. No nie chcę w tej chwili podawać jakichś, prawda, przypuszczeń. No, najlepiej byłoby to też sprawdzić w labie. Mówię to, ponieważ czasami zajmuję się też również wdrożeniem i wiem, że to, co jest na slajdzie, nie zawsze oddaje rzeczywistość, nie? Chociażby z powodu bugów. Także koledzy z sales tutaj. Już powtarzam, bo tutaj jest zespół wsparcia technicznego, z tyłu siedzi. W iOS XR-ze od 3.9 wersji, nie, przepraszam, od 3.7. Źle przeczytałem. Natomiast jeśli chodzi o zwykłe iOS, jest 12.2 SB. To jest taka ścieżka softu dla providerów i dla rozwiązań agregujących broadband. W związku z tym spokojnie można się spodziewać, że w 12.4T, jeżeli pan tam na początku wspomniał, tego typu funkcjonalności są. Oj, to trzeba by było już konkretnie sprawdzić, bo linia SR no to jest osobno w stosunku do linii SB była rozwijana, czy jest rozwijana. Czy jeszcze jakieś pytania? To dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.